Te partie nie rozumieją, że skoro ludzie chcą, gospodarować na swoim, skoro to jest ich własność, to jakaś grupa próbuje na siłę uszczęśliwić ich jakąś inną formą. Przyjęło się, funkcjonuje. To znaczy, że często te ugrupowania próbują powiedzieć, że one wiedzą lepiej, co jest dobre dla ludzi. Myślę, że zarówno w przypadku Ludu Działkowego, jak i w przypadku Spółdzielczości tak generalnie nie jest. Powiem też szczerze, że wzorowaliśmy się na Ludkach Działkowych odnośnie tego spotkania w sali kongresowej z 2009. Myśmy też, byłem jednym z inspiratorów takiego spotkania w Warszawie, w sali kongresowej właśnie Spółdzielczości Mieszkaniowej, która pokazała też swoją siłę. I myślę, że ten wzór tutaj o Ludkach Działkowych to jest dobry przykład, że ludzie muszą pokazać swoją siłę, że są zwarci, chcą tej jedności, chcą walczyć o swoje, że nikt na siłę nikogo uszczęśliwiać nie powinien.